Terminarz katolika od 5 do 11 września. Zacznijmy od niedzieli 5 września. Patronat nad tym dniem obejmuje święta matka Teresa z Kalkuty, albańska zakonnica i założycielka zgromadzenia Misjonarek Miłości. Matka Teresa siłę i wytrwałość do niesienia pomocy potrzebującym znajdowała w modlitwie. Jedną sobie szczególnie upodobała. Mówiła: jeśli kiedykolwiek w ciągu dnia poczujesz się przygnębiony, wezwij Matkę Bożą i odmów tę prostą modlitwę. Maryjo, Matko Jezusa, bądź mi teraz Matką. Muszę przyznać, że ta modlitwa nigdy mnie nie zawiodła. W poniedziałek, 6 września, przypada wspomnienie błogosławionego Michała Czartoryskiego, polskiego księcia, dominikanina i kapelana Armii Krajowej, który poniósł męczeńską śmierć w czasie Powstania Warszawskiego. Po otoczeniu przez Niemców powstańczego szpitala nie opuścił rannych powstańców. Tego samego dnia został rozstrzelany. Modlitwa za wstawiennictwem błogosławionego ojca Michała Czartoryskiego. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionemu Michałowi siłę wiernego służenia Tobie na drodze życia zakonnego i obdarzyłeś go pragnieniem zjednoczenia się z Tobą. Miłość do Ciebie udowodnił miłością do bliźnich, trwając przy nich mimo zagrożenia własnego życia. Za wstawiennictwem tego błogosławionego dopomagaj Ojcze Niebieski gorliwie wykonywać nasze obowiązki. Niech to, co robimy, służy nam, uwzględnia potrzeby naszych bliźnich i prowadzi do zbawienia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Siódmego września, we wtorek. W całej Polsce przypada wspomnienie świętego Melchiora Grodzieckiego, męczennika, zaś w niewielu diecezjach, w tym w warszawskiej, wspomnienie obowiązkowe błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera i założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek. Zachęcamy do odmawiania szczególnej nowenny do błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, której treść znajduje się w opisie. We środę, 8 września, w całej Polsce obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, które zgodnie z tradycją nazywane jest także Świętem Matki Boskiej Siewnej. Wiąże się z nim zwyczaj przynoszenia do kościoła ziarna przeznaczonego na jesienny zasiew i święcenia go przez kapłana. Przyjęło się, że dopiero po tym święcie i po przygotowaniu pól można zacząć jesienny siew. W archidiecezji warmińskiej obchodzone jest także święto Matki Bożej Gieczwałckiej. Gieczwałc zasłynął dzięki objawieniom Matki Bożej, które trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Wizjonerkami były 13-letnia wówczas Justyna Szafryńska i 12-letnia Barbara Samulowska. Głównym przesłaniem Matki Bożej było zachęcenie ludzi
do gorliwego odmawiania różańca. W czwartek, 9 września, przypada wspomnienie świętego Piotra Klawera, prezbitera, a w archidiecezji krakowskiej i zakonach franciszkańskich obchodzone jest wspomnienie błogosławionej Anieli Salawy, polskiej mistyczki. Aniela, zanim wstąpiła do trzeciego zakonu świętego Franciszka, przez 12 lat pracowała jako służąca u zamożnych rodzin. Nieprzerwanie od 1903 roku przystępowała codziennie do Komunii Świętej i bardzo często wstępowała do kościoła na adorację Najświętszego Sakramentu. Ostatnie lata swojego życia spędziła samotnie, w skrajnym ubóstwie. Zmarła w szpitaliku przy ulicy Mikołajskiej, w którym niegdyś pomagała przy chorych i cierpiących. Niedługo po śmierci Anieli zaczęto odnotowywać wiele cudownych uzdrowień za jej przyczyną. To i jej przykładne życie w miłości do Boga było przyczyną wyniesienia jej na ołtarze 13 sierpnia 1991 roku. Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną błogosławionej Anieli Salawy. Boże w Trójcy Jedyny, chwalę Cię, wysławiam i uwielbiam za wszystkie łaski, których raczyłeś udzielić błogosławionej Anieli i błagam Cię, jeżeli jest to zgodne z Najświętszą Wolą Twoją, racz okazać przez nią potęgę Twej miłości, udzielając mi łaski, o którą gorąco proszę. Wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia dla bliźnich Twej wiernej służebnicy, błogosławionej Anieli, i nagródź jej cnotę, aby się stała moją orędowniczką przed tronem Twoim w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Na zakończenie odmawiamy 3 razy Zdrowaś Maryjo i 3 razy Chwała Ojcu. W piątek, 10 września, w zakonach augustiańskich przeżywa się wspomnienie świętego Mikołaja z Tolentino, włoskiego zakonnika, patrona dusz czyśćcowych. Już za jego życia przypisywano mu wiele cudów, między innymi uzdrawianie chorych poprzez rozdawanie im chleba świętego Mikołaja, nad którym wzywał błogosławieństwa Maryi. Był szczególnie oddany matkom i ich nowonarodzonym dzieciom, dlatego też jest patronem noworodków. W sobotę, 11 września, w zależności od diecezji, może przypadać dowolne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny.